Jeśli masz pecha zgubić się w lesie, pomóc ci mogą tak zwane słupki oddziałowe. Te kamienne słupki są wkopane w taki sposób, że krawędź pomiędzy dwoma najniższymi numerami na słupku wskazuje kierunek północny. O kierunkach geograficznych opowiada inny nasz film. Pamiętając, że najniższy numer na słupku wskazuje północny wschód, możesz, natrafiając na kolejne słupki, w przybliżeniu określić w jakim kierunku idziesz. W starym, acz aktualnym dowcipie, na pytanie, co najbardziej podoba ci się w szkole Jasiu, odpowiedź brzmi, wakacje przepani. Po ciężkiej pracy, jaką jest nauka, każdemu należy się wypoczynek. Każdy jednak pewnie rozumie go trochę inaczej. Pomyśl, co jest dla ciebie idealnym sposobem na odpoczynek? A teraz przegadaj to z kilkoma koleżankami i kolegami. Czy jesteście zgodni? A może każdy inaczej wyobraża sobie wolny od podręczników czas? Generalna zasada jest taka, że odpoczynek powinien jak najbardziej różnić się od pracy. Jeśli więc w trakcie nauki. Bo to też ciężka i wymagająca praca. Głównie siedzisz ze wzrokiem wpatrzonym w tablicę, podręcznik albo ekran komputera. Twój wypoczynek powinien być tego przeciwieństwem. Niech to będzie bieganie, gry na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, pływanie, ale także spacer z psem, kopanie w ogródku, pomoc przy obiedzie czy porządkowanie swojego pokoju. Każda aktywność, która angażuje mięśnie, a pozwala odpocząć głowie i oczom. Co innego, gdyby przyszło ci cały dzień kopać rowy, albo trenować sztuki walki. Po takiej pracy dobrze jest odpocząć biernie, na przykład poczytać książkę, obejrzeć film, albo po prostu się zdrzemnąć. Niezależnie od formy, każdy wypoczynek powinien być bezpieczny. Poznajmy więc zasady, jakimi należy się kierować, by sferii przywieść tylko niezapomniane wrażenia, a nie guza czy gips na nodze. Wypoczywasz nad wodą? Pamiętaj, żeby kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej pod opieką ratownika. Nie wchodź do wody po obfitym posiłku. Nigdy nie skacz do wody w miejscu, którego nie znasz, ani wtedy, gdy twoje ciało jest mocno rozgrzane. Stosuj się do oznaczeń i komunikatów. Czerwona flaga oznacza, że nie wolno wchodzić do wody. Czasem możesz też spotkać tablice ostrzegające, że woda nie nadaje się do kąpieli, bo na przykład są w niej niebezpieczne dla zdrowia glony, sinice. Na koniec przestroga. Woda to zdradliwy żywioł, nawet dla tych, którzy bardzo dobrze pływają. Nie przeceniaj swoich umiejętności. Jedziesz w góry? Te wycieczki należy bardzo dobrze zaplanować, zobaczyć gdzie na szlaku są schroniska, w których możesz odpocząć lub załatwić potrzeby fizjologiczne. Na wędrówki zabierz wygodne buty, dobrze chroniące stopy. Przed wyruszeniem na szlak uważnie słuchaj komunikatów o pogodzie, ale pamiętaj, że w górach może się ona zmieniać wyjątkowo szybko, dlatego zawsze miej w plecaku coś ciepłego i nieprzemakalną kurtkę. A do tego obowiązkowo zapas wody do picia, mapę, latarkę i naładowany telefon najlepiej z aplikacją ratunek. Przyda się też jakiś zapas energii np. baton, banan czy czekolada. A może lubisz piesze wycieczki po okolicy albo rowerowe wypady za miasto? Nawet jeśli to niedługie wycieczki starannie zaplanuj trasę, miejsca postoju. Sprawdź, co można po drodze zobaczyć: ciekawe zabytki, piękny rezerwat przyrody. Zadbaj o odpowiedni ubiór i prowiant. Zabierz ze sobą mapę, naładuj telefon i zapamiętaj numer alarmowy 112. Mam nadzieję, że ci się nie przyda, ale w razie wypadku to właśnie pod ten numer trzeba jak najszybciej zadzwonić. Po połączeniu z operatorem przedstaw się i jak najdokładniej podaj, gdzie doszło do wypadku. Nazwę ulicy, numer domu, charakterystyczny punkt orientacyjny. Jeśli przykra sytuacja zdarzyła się na drodze poza terenem zabudowanym, rozejrzyj się za najbliższym biało-czerwonym słupkiem. Powinny być na nim co najmniej dwie liczby. Górna oznacza kilometr drogi, dolna jego ułamkową część. A słupki rozstawiane są co 100 metrów. Czasem na górze jest na żółtym tle podany jeszcze numer drogi. Podaj operatorowi te liczby, przyspieszy to przyjazd odpowiednich służb. Dopiero potem opowiedz, co się zdarzyło i ile osób wymaga pomocy. W czasie wypoczynku przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Starannie planuj każdą wycieczkę, śledź komunikaty pogodowe, miej na sobie albo ze sobą ubranie, które może Ci się przydać. Czytaj informacje na tablicach ogłoszeniowych. Zapamiętaj numer alarmowy 112, możesz go użyć w całej Unii Europejskiej oraz miej ze sobą naładowany telefon komórkowy. Na dzisiaj to już wszystko. Obejrzyj pozostałe filmy z tej playlisty, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.